it. Thank you.
I na podium 5 punktów, miejsce trzecie, Mika Małgorzata. Drugie miejsce z 7 punktami zajęła pani Szopa Alicja. Miejsce pierwsze, 8 punktów, bez porażki w dzisiejszym turnieju zajęła pani Pieprzyca Dorota. I to jest cała dziesiątka w dzisiejszym turnieju. I na podium trzecie miejsce z 8 punktami zdobył Mudlas Maria. Drugie miejsce, 9 punktów, zdobył Korka z Hieronim. I zwycięzcą w dzisiejszym turnieju, zdobywając 10 punktów, został Biały Dariusz. Dziękujemy. Podsumowanie jeszcze klasyfikacji ogólnej w sezonie 2014-2015. Nie mamy miejsca czwartego, gdyż mamy dwa miejsca trzecie. Ex aequo 76 punktów, Młoda Klaudia i Mika Małgorzata. Zapraszamy. Drugie miejsce, 94 punkty, zdobyła Szopa Alicja. I pierwsze miejsce, 98 punktów, pani Pieprzyca Dorota. Wielkie gratulacje. Pani Dorota, jeszcze jeden pukar za drużynę zespołową. Jedyna osoba, ale to też jest zespół. Drugie miejsce Szuceba, 120 punktów, przedstawiciel Szuceba. Dwie przedstawicielki. I pierwsze miejsce, 190 punktów, Strzelno 1. Zapraszamy przedstawiciela ze Strzelno. Dziękujemy. I klasyfikacja końcowa mężczyzn sezonu 2014-2015. Trzecie miejsce, 160 punktów, Korkac Hieronim. Tylko 2 punkty. 162 punkty i drugie miejsce, Jarmulewski Mariusz. I pierwsze miejsce, komplet punktów, uważam duży wyczyn, 180 punktów zdobył Darek Babusz. Zwyciężając we wszystkich prawie turnieju, oprócz ostatniego. Na który był, dokładnie. Jeszcze wspólne zdjęcie. Jeszcze klasyfikacja zespołowa. Trzecie miejsce, 400 punktów, zdobyło Starzyna. Przedstawiciel Starzyna, poprosimy. I pierwsze miejsce, 486 punktów, Strzelno. Zapraszamy przedstawiciela Strzelno. Dziękujemy wszystkim uczestnikom za udział w turnieju klasyfikacyjnym w dzisiejszym turnieju. W
dzisiejszym dniu odbyło się top 12 mężczyzn i top 10 kobiet. Od grudnia do marca dzisiejszego dnia odbywały się turnieje klasyfikacyjne, z których to zostało wytypowana najlepsza 12 mężczyzn i najlepsza 10 kobiet. W dzisiejszym turnieju grali systemem każdy z każdym mężczyźni i każdy z każdym kobiety, z których to wyłoniliśmy zwycięzców wśród mężczyzn i zwycięzców wśród kobiet. Było też podsumowanie zespołowego wyniku, jeżeli chodzi o cały sezon 2014-2015 i podsumowanie top 12 i top 10.